jest następne miejsce. To jest takie, stąd zejść. Początki gry. Padanie i umieranie co chwilę. Ja się odrodzę teraz. Nie tutaj. Do jakiego punktu teraz zmierzasz? Jakieś kościki. Wpiszona ewolucja mojej postaci. Hej, dzieciaki. Szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię speków? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Jak zdobyłaś broń stróża prawa? Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się. Był zabity na śmierć. Przeszukaliśmy go. A ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. Zabity na śmierć. Maja, muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego cosia? Odwaliło ci? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra, dam ci to głupie coś, ale za 500. To sporo pieniędzy. No raczej, życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę i na marker dla mojego brata. Kończy 12 lat. Mogę ci dać 10. Więcej nie dostaniesz. Stoi. I tak nikt nie chciał tego kupić. Ale czyli już po misji. Boże, mogę zajebać tą dzieciakowi? Że tak tu lata? Takie denerwujące jest. Hakon. Jak ty latasz bez celu po mapie, to też mam ci zajebać. Ej, super. Zanieś go lajtura. Co ty chcesz skipować? To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Ale co, giera fajna, nie? No fajna, tylko za szybko to dla mnie. Ja lubię powoli. Ty lubisz wolno. Właśnie, że w nią jeszcze nie grałem, nie? Tylko tam. U mnie to już dosłownie automat działa, ja już po prostu biegam nawet na pamięć. Właśnie widzę, trochę. Co, kucanie? Dobra. Już tak, kurwa, wiesz, budynki człowiek zna jak na pamięć. Tak samo, kurwa, z jednym typem ostatnio grałem. Jak ciebie nie było? No. Z uśmiechem, żartem skończyło się to tak, że gościu powiedział mi, gdzie jest, a ja mu kurwa z pamięci podałem kod do save. No to grubo. Ty jesteś fanatykiem tutaj. Thank Lighta. Ale jest dobrze. Jak się uczyć, są tylko przy najlepszych. No taki do mnie. No tu i tu jestem w podstacji elektrycznej. Mówię, tam powinna być notatka. Dajże, że szyfrem jest cyfra pi, tak? No, to 314. Ogólnie to marne.
Chciałem, że doskoczę. Ale nie doskoczyłem. Gość tam coś tam do mnie mówi, ale ja, ale że co, że nie działa? Czekaj, jeb mi się coś? To w razie mówi 3-1-7, ale mi się wydaje, że 3-1-4. Mówi, nie, działa. Tylko mi kurwa w roku jestem. A, mówię, przyzwyczaj się. Ogólnie, czekaj, ty biegniesz tam do głównej, tak? Dobra, to jest poboczny quest. I nie akceptować. Ja mogę sobie po prostu pobić zombiaki, tak? Czy jakiś rozpierdol? No, zaraz dobiegnę. Pirale do mnie biegną. Gdzie jesteś? Chodź tu. Spadają z dachu i giną. Haha, ale dobry. Jakie są takie głupie. Ej, coś się zbugowało, nie mogę cię ani teleportować, ani tych drzwi otworzyć, tak więc musisz zapierdalać z buta. Jeszcze masz 260 metrów. Wow. Tyle? Jestem tutaj. Dobra, no to biegnę w takim razie. Przy okazji sobie poczyszczę zębiaki. Level sam się nie nabija, nie? Jestem zajebisty. O, zobacz, zębiaki się zrespiły za tobą. Zginął. Czemu nie mogę eliminacji zrobić? Dobrego dnia! Tu są sami potencjalni klienci. O, najważniejszy wąt karnięty. Pielgrzym wrócił. Oby nie z pustymi rękami. Znalazłem Łazarza. Niech mnie. Miałem rację, że otworzysz zatrzaśnięte drzwi. A gdzie skurwiel, który go miał? Na Meatpacking Square. Chyba go nie puściłeś. To mógł być zabójca. Miała go jakaś dziewczynka, może 10-letnia. Nie zabiła go, ograbiła zwłoki. Później do tego wrócimy. Zostaw nas. Dobra. Pójdźmy do centrum. Zrobiłem, co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Otwarcie tunelu do Central Loop nie zależy ode mnie, pielgrzymie. Dowództwo chce, żebym znalazł zabójcę. Aj to robię całe! Ochłoń, pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dowód wdzięczności. Aitor, muszę dotrzeć do centrum. Rozumiesz? Szukasz kogoś, zgadza się? Też chcę się dostać do Central Loop. Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Możesz mi pomóc? Albo poczekać, aż sam go namierzę. Na ostrzach Łazarza widzę ślady krwi. Lukas przed śmiercią zranił mordercę. Skurwiel ma teraz paskudną ranę. Znajdź go dla mnie. Pomożesz nie tylko mnie, ale i samemu sobie. Dobrze. Masz jakichś podejrzanych? Komendanta zamordowano na bazarze. To musiał być ktoś stamtąd. Od razu podejrzenia, tak? Spróbuję znaleźć zabójcę. Świetnie. To twoja przepustka do centrum. Powinienem coś wiedzieć, zanim pójdę? Właściwie to tak. Ale to zajebiście ściśle tajne. Nie możesz pisnąć ani słówka. Brzmi poważnie. Ten, kto zabił Lukasa, wziął sobie trofeum. Jego tatuaż. Wyciął mu go z ramienia. Pocięli jego zwłoki? Kurwa, to już chore. Jeszcze jak. Gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, całkiem by im odwaliło. I rozpętałaby się wojna. Tak więc jeżeli znajdziesz to małe
trofeum. Znajdziesz też chorego pojeba. Jasne, no to ruszam. No faktycznie to jest jakiś kurwa wyrol, nie? Wycina gościom ten? Nice. Ale ja mógłbym ci spoilerem jebnąć, ale to nie kusi. Chociaż nie robię tego. Nie rób tego, nie rób. Mnie. Wiadomo. Ej, dobra, teraz ten. Co ty tu masz? Rozmawiaj. Aitor chce, bym znalazł mordercę Lukasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą? To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. Nie głupie. Bazarianie nie znoszą espeków. Na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, ten kaznodzieja. A drugą jestem kurwa ja. To wiem. A ta druga? Sophie, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak. I o bandytach Joe'ego. Ale oni boją się SP. Dobra, pogadam z Sophie, ty zajmij się Karlem. Chyba, że wolisz dziewczynę. Sophie? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta, rany. Zobaczysz. No dobra, czyli bierzemy się za dziewczynę, okej. Daleko to jest? Zaznaczone jakoś? A. No na bazarze, kurwa, słuchasz go? Daleko to jest? Skąd gdzie jesteśmy? Wiesz, co mi chodzi? Oj, daleko. Prowadź. Ty się mną nie sugeruj, bo ja mogę przebyć dystans, którego ty w życiu nie przebędziesz z tymi umiejętnościami. Dobra, nie chwal się. Biegnę za tobą. Fuck. Padłem. Mogę tu jakoś wejść z powrotem? Mogę. Ktoś tu święty, chyba mam dziś szczęście. Moja śmierć będzie nudna. Na pewno chcesz to zrobić. Udław się tu! To uciekasz, kurwa. Kurwa, nie mam już wytrzymałości. Trzeba się chilnąć. Co jest? To są jakieś tam na dachu? I oni się palą, o co tu chodzi? Dobra, przeszukamy śmietniki. Ej. Czekam je później. Ej, coś ty kurwa za jeden. Spokojnie, szefie, to nie espek. Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł zza murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Ale jak to jest, że oni wszyscy wiedzą o mnie? Tym razem z biomarkerem. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chce się przedstawić. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. Ogółem kojarzysz Torge i Fatima z DL1? Stworzyła cywilizację, która nie, nie pamiętam nawet. Nie powielajmy tych błędów. Co w tym związku? Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Tu masz nawiązanie. Po pierwsze, w następnym dodatku będą. Nie będzie żadnej odbudowy. A po drugie, tutaj wiszą ich plakaty. Tak, nadal żyję, pomimo twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę.
ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. Weźmy tu... Dobra. Nie. Wyjaśnijmy sobie coś. Weźmy to. Owco, nie stanowię zagrożenia. Tak właśnie powiedziałby wilk. Wiesz co, ja chyba też muszę coś wyjaśnić. Szukam Sophie. Czyżby? W jakim celu? Chcę nakręcić pornusa. Potrzebuję blondyny. To moja sprawa. Nie, dopóki jesteś na moim terenie. Czy mogę zabić? Niech ci będzie. Powiem tak. Jakakolwiek jest twoja sprawa, nie stanowi dla nas zagrożenia. W końcu jesteś jeden. Nas jest wielu. Żaden idź problem. Tam. Zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sophie. Powinna być w pobliżu. Dobra, mam to tylko... gierce, misiu, dalej. Ja sobie idę chwilę odpocząć, bo kurwa zdycham. Dobra, dobra. Spoko. Jak coś, to ja tu jestem, nie? Sophie, porozmawiamy. Mam nadzieję, że pomogłem jakkolwiek na razie. Herman, nie rób mu krzywdy. No na pewno z tym Eku. Ja się pocieszę fabułką. Mam się wypierdalał na tyle często. Ty się możesz pocieszyć, kurwa, każdym teraz questem poboru. Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. Żeby... No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Miał więcej experience. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą... Pewnie. Po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Szukasz roboty? Pracuję tylko z ludźmi, którym ufam. Jesteś z zewnątrz. Chcieli cię powiesić. Nikt nie mówi o tobie nic dobrego, pielgrzymie. Chcesz, żebym ci zaufała? Dobra, porozmawiaj z mieszkańcami bazaru. Spróbuj zdobyć ich zaufanie. Jeśli ci się uda, to może zmienię zdanie. Ja. Dobra, ogólnie tak. Musimy to zrobić. Jesteśmy tutaj. Bazarze, okej. Gdzie jest zaznaczony ten kwestik? Mam po prostu pochodzić coś ten? Dowód na to, że nikt nie jest bezpieczny. Nie, jeśli ktoś... Tędy wejdę? Oczywiście. Pielgrzymie, posłuchaj mojej... Dzisiaj to smutnego. Nie myślałeś o tym, żeby... A jest Boże. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ. Może to zemsta? W takim razie, może to zemsta. Czekaj, czekaj. Kurwa. Chyba, że... Marco. Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj. Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta. Za tę wodę dałem mu udowodnić, że on... Chyba... Jest jeszcze jedna sprawa. Butelka tej wody mogła trafić też... Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i... Możesz go ostrzec? On też mieszka przy Huntfield. Dobra. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. No okej, okay, nie ma sprawy, no druko. Wejścik. A ty co masz dla mnie? Jestem Damien. Aiden. Jesteś tu nowy, nie? Kłamię, że jestem sobie? Nie, no. I tak. Co to ma za znaczenie? Może dla... To coś zmienia w kwestii... Nie, przyjacielu. Tylko badam grunt. Jak na razie jest nieźle. Ta robota to sprawa moich wspólników. I tylko ich, nikogo innego. Spotkaj się z nimi w zachodniej części Quarry End. Wszystko ci powiedzą. No dobra. Rozumiem. Zgłoszę się do nich. Nie każ im czekać. Poważnie, nie ma czasu do stracenia. Lepiej to dostrzegają. To jest jeszcze jeden kwestik. Zdenerwowany? Patrz, Urban. Twój wścibski kumpel. Znalazłeś robotę? Nie miałem szczęścia. To nie szczęścia potrzeba młody, tylko charakteru. Takiego jak twój?
Co za tupet. Dobra, czego pragnie twoja udręczona dusza? Masz jakąś robotę? Proszę zostawić CV u sekretarki. Oddzwonimy. Przestań lecieć ze mną w chuja. Mówię poważnie. Przychodzisz tu jak do siebie? Musisz mieć jajca wielkości kokosów. Pewnie. Jesteś swój chłop. Czy może raczej pielgrzym? Dobra. Może miałbym jakąś fuchę dla takiego kozaka. Zajmij się tym, to sprawdzimy, czy jesteś wart poznania. Co mam zrobić? Nic wielkiego. Sprawdź, co się dzieje z gościem, który spóźnia się z dostawą. Od kilku dni nie mam z nim kontaktu. Być może mnie unika. A ja nie jestem gościem, któremu ludzie każą czekać. Kto to? Hubert. Mówimy na niego chujowy Hubi. Poznałem go. Adekwatna ksywa. Trzeba sprawdzić, co tym razem kombinuje. Okej. Wrócę, jak z nim pogadam. Mieszka w najwyższym budynku przy Trinity Court, naprzeciwko bazaru, w Horseshoe. Na pewno znajdziesz, ale z nim może być nieco trudniej. Poradzę sobie. Podaj mu hasło Sayonara. Będzie wiedział, że jesteś ode mnie. Jasne. Dobra, mamy parę questów zaznaczonych i myślę, że w tym momencie skończę odcinek i zaczniemy nowy. Już zrobimy wszystko po kolei, jak będzie szło. Że ktoś się dołączy zaraz, jak ktoś wejdzie na Discorda i nie będzie spał. Widzimy się w następnym odcinku.